Katowice, jezioro Bolina, to tu w twojej powieści Zabij ich wszystkich znaleziono pierwsze zwłoki. To właściwie nie jest jezioro, tylko jest staw, ale tak, to właśnie w tym miejscu, mniej więcej w tej okolicy, znaleziono ciało byłego portiera galerii Magiel na okolicznym Nikiszowcu, który jest tam mniej więcej za tym laskiem. No i Stefan Wilk został tu znaleziony z rozbitą głową i z dziwną dziurą w brzuchu. Stefan Wilk, czyli pracownik galerii sztuki, gdzie wystawiane są m.in. obrazy Teofila Ociepki i innych prymitywistów. Skąd w ogóle ten wątek? Ten wątek wziął się stąd, że jeszcze za czasów, kiedy studiowałem historię sztuki, której to nie ukończyłem, miałem taki okres fascynacji właśnie malarstwem tego typu, malarstwem prymitywnym. I stąd właśnie poznałem historię Teofila Ociepki, historię grupy Janowskiej. No i stało się dla mnie zupełnie jasne, że jeżeli piszę książkę, której akcja się rozgrywa w Katowicach, właśnie tu mniej więcej w tej okolicy, więc powinna się pojawić grupa Janowska. A poza tym to jest też chyba tak trochę, że generalnie w polskich kryminałach zbyt dużo odniesień do malarstwa brak, no więc to też jest takie coś innego, myślę, że zaciekawi odbiorców, ponieważ historia grupy Janowskiej, która jest czy też właściwie była kiedyś też taką grupą mocno zafascynowaną takim myśleniem mistycznym, okultystycznym. Ona nie jest specjalnie dobrze znana, więc myślę, że ktoś, kto tej historii nie zna, chętnie właśnie w moim kryminale to sobie odczyta. Niepodal tego miejsca, w parku obok, dokładnie tam. Twój bohater, nadkomisarz Edmund Polański, przyprowadził dzieci do pracy, żeby prowadzić śledztwo w wolnym czasie. To jest oczywiście wszystko zupełnie niezgodne z przepisami, ale chciałem Państwu powiedzieć, że dzieci mojego bohatera zupełnie nie ucierpiały, nie widziały nic złego im się nie stało. Nadkomisarz Polański chciał w spokoju przyjrzeć się miejscu, w którym znaleziono zwłoki i zapoznać się z topografią okolicy. Przede wszystkim musiał ustalić, którędy przybył sprawca morderstwa i jego ofiara. Nie sądził, by napastnik nadjechał lub przyszedł jedną z ulic od strony Janowa. Zbyt wiele tam było domów, za dużo ciekawskich oczu, które nawet w środku nocy mogły coś podejrzanego wypatrzeć. W takiej dzielnicy ludzie wciąż byli zainteresowani tym, co się dzieje u sąsiada za płotem. Niczego jednak z góry nie mógł wykluczyć. Najpierw przespacerował się leśnym duktem biegnącym wzdłuż drugiego z miejscowych stawików. Szybko uznał, że to fałszywy trop, bo dróżka gwałtownie kończyła się na nasypie kolejowym, za którym stały zabudowania Nikiszowca. Po co łazić po torowisku, skoro są inne drogi dojścia? Wrócił do miejsca, które odwiedził poprzedniego dnia. Ścieżka prowadząca nad staw zdążyła już wyschnąć. Polańskiego nie interesowały jednak odciśnięte na niej ślady. Zajmowało go coś innego. Uważnie przyglądał się rosnącym na poboczu roślinom, ale niczego szczególnego nie dostrzegł. Na miejsce swojej powieści wybrałeś Katowice, a w zasadzie Nikiszowiec. Specyficzne miejsce jak na kryminał. Mam wrażenie, że jeszcze nie ograne. Wydaje mi się, że Nikiszowiec, o ile był już pokazywany czy w filmach, czy w jakichś programach, to jednak w książce nie. W ogóle wydaje mi się, że Śląsk jak na tak świetne miejsce, gdzie można znaleźć naprawdę cudowne lokalizacje dla kryminałów, to takie lokalizacje dosyć nietypowe, jest jeszcze stosunkowo mało ograny. No stąd też właśnie mój zamysł, żeby napisać kryminał śląski, a właściwie trzy, bo to jeszcze w planach mają być trzy, a być może jeżeli odbiorcom to się spodoba, to będą też części następne.
No to o tym zaraz porozmawiamy, ale musisz się wytłumaczyć z jednej rzeczy. Ty nie jesteś Ślązakiem. Twoja gotka zdaje się dość słaba, z tego co wiem. Ty jesteś Gorol przecież tak naprawdę, z Krakowa. Kraków jednak ma tych kryminałów już dosyć dużo. Śląsk ma mniej. To raz. A dwa, że ja znam Śląsk na różne sposoby od wielu, wielu lat. Poznałem Ślązaków, poznałem tę okolicę, poznałem bardzo skomplikowaną historię tego regionu. Oczywiście, z moją gotką jest tak, że ja właściwie gotkę tylko rozumiem. Nie podejmuję się w gotce specjalnie dużo powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że nie mam specyficznego akcentu, więc moja gotka brzmi dość śmiesznie. Ale wracając do twojego pytania, to jest tak, że wydaje mi się, że na tyle dużo o Śląsku wiem, że mogę spokojnie osadzać powieści kryminalne właśnie w tym regionie. Ale oczywiście ja nie ukrywam to, że nie jestem stąd i ja na Śląsk patrzę z zupełnie innej perspektywy. Czy ona jest lepsza? Nie wiem. Ona jest na pewno inna. Punktem wyjścia twojej powieści jest masakra żydowskich dzieci w Białej Cerkwi. Historia również chyba mało znana. I powiązałeś ją z bardzo skomplikowaną historią Śląska. Tak naprawdę twoja książka to jest swoista sztafeta zła, która rozgrywa się przez całe pokolenia. Tak, to jest trochę tak pomyślane, że nie wiem, być może uznasz to za jakąś taką tanią mistykę, że jest jednak zło, które jeżeli nie jest jakoś ukarane, rozliczone, że ono jednak gdzieś tam w przestrzeni jest, że ono zostaje i odciska piętno na kolejnych pokoleniach, kolejnych ludziach, którzy w ten lub inny sposób tego zła dotykają. I o tym między innymi jest ta książka. O tym złu, które też jest powiązane trochę z szaleństwem takim, z szaleństwem ludzi, którzy gonią za pieniędzmi, za jakimiś chimerami i czasami właśnie nie patrzą, że gdzieś w tle jest krzywda innych. Dobra, porozmawiamy teraz chwileczkę o twoich bohaterach, bo zdecydowałeś się nie na jednego samotnego bohatera, samotnego policjanta, samotnego komisarza czy nadkomisarza. Ja już pomijam fakt, że on nie jest alkoholikiem. Nie pije zupełnie. Natomiast zdecydowałeś się na to, że masz właściwie grupę śledczą. Masz trzy de facto równoprawne postaci. Czy one w kolejnych książkach będą jakoś zamieniać się rolami? Bo w tej książce jednak najwięcej jest Edmunda Polańskiego, ale pozostali bohaterowie również przyciskają się na pierwszy plan. To ja mogę ci już zdradzić, że w następnej książce do tej trójki dołączy jeszcze osoba numer 4 i to będzie kobieta. A skąd się wziął taki pomysł? Raz, że tak jak wspomniałeś, wielu takich samotnych policjantów, którzy zmagają się ze złem, jest w kryminałach. U nas jakby mnie jest właśnie takiego bohatera zbiorowego, takich książek kryminalnych, gdzie jest dwóch albo trzech bohaterów mniej więcej równorzędnych. Chciałem to troszeczkę nadrobić, a poza tym nie ma co ukrywać, że w tym cyklu dosyć duże znaczenie będzie miała warstwa obyczajowa, a trzy postaci trzech różnych bohaterów daje więcej do więcej możliwości rozwijania akurat tej warstwy. No i też przy okazji właśnie dzięki tej warstwie obyczajowej chciałem pokazywać Śląsk. Wspomniałeś o tym, że to jest pierwsza część. Zdradź nam w takim razie, co będzie w kolejnych częściach. Może znać już tytuły albo zarys fabuły. Druga część będzie miała tytuł Ukochaj na śmierć. Muszę ją ukończyć do września. Jeśli chodzi o historię Śląska, to będzie dotyczyła dość mrocznego elementu historii Śląska, czyli będzie dotyczyła obozu Zgoda, który w Świętochłowicach działał po II wojnie światowej, w którym przetrzymywani byli Niemcy, Ślązacy i ci wszyscy, którzy władzom komunistycznym niespecjalnie się spodobali. Trzecia część to jest jeszcze zbyt mgliste, żeby powiedzieć, co tam dokładnie będzie, ale też już myślę, że na początku przyszłego roku książka powinna być.